Proszę pani, pani, przepraszam. No, ja chciałam panu bardzo podziękować, że pan zechciał przyjechać tu do nas za bardzo ciekawy wykład. Ale mam takie pytanie, jak to jest możliwe, że w Polsce właśnie nie ma polskie rządy, bo obecny rząd wiadomo jaki jest, ale poprzednie formacje też nigdy do końca się nie wypowiedziały na temat właśnie tego, co się działo na Wołyniu i całej tej południowej Ukrainie. Tak jak pan powiedział, o zbrodniach niemieckich prawie wszystko już się powiedziało, o zbrodniach sowieckich teraz również. Natomiast ta historia zostaje taka do końca, to pan, dziękujemy panu za to, że pan pisze na ten temat. Ksiądz Isakowicz-Zaleski też mówi o tym, prawda? Gościliśmy go tutaj. Natomiast oficjalne władze, prawda, w Polsce ani nie protestują, ani właśnie nie zabierają jakiegoś stanowiska. Jak to jest możliwe i czym to wytłumaczyć? Ja dojdę do tego, coś państwu opowiem o tej książce, bo to się wiąże z pani pytaniem. Jak władze reagują? Otóż w komunizmie ja bym jednym z tych pierwszych pisarzy, który podejmował tematykę kresą, a nie wolno było podejmować, bo stosunki polsko-radzieckie na to nie pozwalały, wtedy Ukraina była radziecka. A ja taką książkę napisałem, w stanie wojennym byłem wyrzucony z pracy, miałem więcej czasu, więc pisałem książkę. I napisałem taką książkę, której tytuł dałem Wypędzeni. Państwo widzicie, że tutaj jest inny tytuł. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tutaj taki jest. Wypędzeni. Dałem do wydawnictwa, który później tę książkę wydał, ale historia tej książki jest bardzo ciekawa. Otóż ja ją złożyłem w wydawnictwie na początku lat 80. Wydawca, czytelnik, bardzo dobry wtedy wydawnictwo, przyjęło ją z miejsca, mówił, nie ma takiej książki, nikt do tej pory tego nie napisał, my panu ją w ciągu roku, dwóch najpóźniej wydamy. Mija rok, dwa, książka się nie ukazuje. W 84 roku ja dzwonię do wydawcy, mówię, mam podpisaną umowę, honorarium zjadłem, panie dyrektorze, nie mam już grosza, co z moją książką? A dyrektor mówi smutnym głosem, proszę przyjechać do Warszawy, bo to jest opowieść nie na telefon. Rozumiecie państwo, co to znaczy nie na telefon? Podsłucha, na podsłuchu jesteśmy. Dobra. Jadę do Warszawy, pan dyrektor wyjmuje butelkę koniaku i mówi, proszę usiąść, bo pan spadnie z tego stołu, jak panu opowiem, co się stało z pana książką. I opowiada mi następującą historię, to jest 84-85 rok na przełomie. I mówi, proszę pana, odbywa się posiedzenie sekretariatu partii, czyli jak starsi państwo pamiętają, to było takie wysokie gremium polityczne, PZPR. Przewodzi temu posiedzeniu Józef Czyrek, może starsi z państwa pamiętają, to był członek biura politycznego, zastępca Jaruzelskiego. Przewodzi temu gremium i omawiają problemy kultury w Polsce. Jakie teatry będą grać, co wolno, czego nie wolno, jakie filmy puszczą, czego nie puszczą. I w końcu wchodzą na literaturę i wtedy podnosi się ręka, nie byle jaka ręka, podnosi rękę ambasador sowiecki, który się nazywał Arystow. Arystow. I ten Arystow mówi, towarzyszy, wy chcieli zdać knigu, taką knigę? Pytam, jaką? Wy chcieliście wydać taką książkę? Jaką książkę? Pyta Czyrek, jaką książkę? Ambasador mówi, jest taka książka, która się nazywa Wygnańcy, Wypędzeni i ona uderza w Związek Radziecki. To jest moja książka. I ona uderza w Związek Radziecki. I wy chcecie ją wydać, bo ona jest w wydawnictwie, ona jest przyjęta, on wszystko wiedział. Czyrek nic nie wiedział. Czyrek, który przywodził temu zebraniu, nic nie wiedział. Mówi, towarzysz, ja ciebie nie znaję. Ja nic nie wiem. A no to ja wam rozkażę, bo to ja panu ja ci później opowiem. Co to za książka. Nie wolno tej książki, nie nada, nie lzia. Nie wolno tej książki wydać, bo stosunki polsko-radzieckie będą narażone. I ten wydawca mnie to opowiada. I mówi, co panie Stanisławie, uważa pan, że tę książkę ja wydam teraz? Mowy nie ma. I tak mija piąty rok, szósty rok, siódmy rok, ósmy rok. Opozycja się dogaduje już z komunistami. Ta opozycja, prawda, taka łagodna, dogaduje się z komunistami. Dzwoni do mnie dyrektor Bębenek i mówi, panie Stanisławie, wreszcie mam decyzję polityczną, że mogę pana książkę wydać.
To miał być taki znak, że tu się coś zmienia. My tą książkę wydamy, ale tytuł książki musi pan zmienić. Wygnańcy nie mogą być. Ja mówię, panie dyrektorze, no ale my byliśmy wygnańcami, nas wypędzili. Myśmy tak sobie nie dreptali, myśmy nie z własnej woli uciekli stamtąd. No wie pan, że tego nie możemy zrobić, bo nas towarzysze radzieccy zjedzą. No nie, po prostu nie. Czy pan się zgodzi, żeby wydać ją pod jednym tytułem? A wtedy był modny, bo nas nazywano repatriantami, pamięta pan. My byliśmy repatrianci. Mówi, was tak nazywają repatriantami, niech to tak zostanie. Ja mówię, nie, ja się na to nie zgadzam. Ja proponuję, żeby dać repatriancie w cudzysłów, jeżeli już musicie. Bo repatriant to jest ten, który z zagranicy wraca do kraju. Myśmy z żadnej zagranicy, myśmy z Polski byli wypędzeni gdzie indziej, prawda? Tak. Miał być cudzysłów. No to wydawca mówi, dobrze, to nie będzie ten cudzysłów. Idziemy panu na rękę, będzie cudzysłów, wydamy panu tę książkę. Ale po paru tygodniach telefon z ulicy Mysiej. Niektórzy wiedzą, co to jest ulica Mysia. To była cenzura w Warszawie. Dzwoni cenzor z Warszawy, mówi, już mamy decyzję, że książka jest wydrukowana, chcemy ją już wydrukowana, to znaczy na szczotkach tak zwanych, czyli korekta jest i może pan ją poczytać, ale pod warunkiem, że 5 rozdziałów musi pan wyrzucić. 5 rozdziałów tej książki musi pan wyrzucić. To ją wydamy. Jeżeli ja mówię, nie wyrzucę, no to nie wydamy. I tak się druczymy. Co drugi tydzień telefon. No to dobrze, to nie godzi się, ja nie godzę się. A ponieważ ja współpracowałem z Kornelem Morawieckim, to mój taki przyjaciel polityczny był wtedy, on ciągle mówił, że ci Sowieci padną, to już jest tak blisko tego wszystkiego, to trzeba wytrzymać to wszystko w swoich pismach, taką koncepcję miał, że komunizm spadnie. Morawiecki był właściwie jedyny w Polsce, poza chyba jeszcze Moczulski, chyba był taki, że komunizm spadnie. Solidarność walcząca, tak. Solidarność walcząca, tak. Ja byłem bardzo silnie związany z nimi. Solidarność walczącą. No to tak, ja mówię, to ja nie puszczę, bo wystawę, niech to książka idzie w całości. No to dzwonią za miesiąc, to może nie 3 rozdziały, to 2 rozdziały. Nie wiem pan, ja się nie godzę. I tak trwa, przetarg. Oni chcą mi 5, 3, 2, 1 rozdział. W końcu mówię, no dobrze, to może te 5 stron musimy panu wyciąć, bo tego Sowiecy radzieje. Przyjaciele radzieccy wam tego nie puszczą, nie pozwolą na to. Nie puściłem, proszę państwa. Moja żona była świadkiem tej walki przez miesiące cały. Pokazuję państwu, jak władza wpływa na literaturę, jak władza wpływała na literaturę w tym komunizmie. A teraz, proszę państwa, dotykam tego problemu. Napisałem zbiór opowiadań pod tytułem Nienawiść. Nie wiem, czy ktoś z państwa czytał. Jeżeli nie, bardzo polecam ją. To właśnie pani. To ja nie mogę jej skończyć. Ja wiem. Tak, to jest ta książka, ja która pokazuje okrucieństwo, tak, opowiadania. Ja miałam te same nightmares, sny, co pan. No ja rozumiem, tak. To jest książka o okrucieństwie, o tym właśnie, co się da, ale też o pięknie, bo tam były miłości i inne rzeczy. I ta książka, ta Nienawiść, była złożona w 10 polskich wydawnictwach teraz, w nowej rzeczywistości. Od jednego do drugiego wydawcy szedł i mówił, to jest książka o okresach. No tak, ale naruszymy stosunki polsko-ukraińskie. No tak, to jest bardzo dobra książka, ona oddaje prawdę, ona jest psychologicznie świetna, ma świetny język, jest okrutna, ale narusza stosunki, proszę pana, stosunki polsko-ukraińskie. Jeden wydawca, drugi wydawca, piąty wydawca, 10 wydawców mi odrzuca tą książkę obecnie. Ale wreszcie wydaje mi jedno wydawnictwo, to jest Pruszyńskiej Spółka, akurat tę książkę mi wyda. Był odważny po prostu, mówię, wydaje panu tę książkę. No i ta książka otrzymuje nagrodę Mackiewicza. Więc macie z jednej strony jak gdyby reżim pewien, prawda, taki mentalny reżim, czy terror pewien na wpływ, który ma pisarza zniszczyć w gruncie rzeczy, czy ty nie pisz o kresach, bo my ci nie wydamy nic. No ale my kresowianie jesteśmy oparci. My mamy charakter. My łatwo się nie poddajemy. I w związku z tym ja zacząłem pisać kolejne książki, kolejne i one się do tej pory ukazują. Także tak to wygląda z punktu widzenia władzy. No władza, proszę pana, jest strachliwa. Władza nie ma charakteru nasza.
władza nie ma autorytetu, tej władzy nikt nie szanuje na dobrą sprawę. To jest ale cudzysłowu nie ma. A właśnie powiedziałem, oszukali mnie, bo cudzysłowu nie ma, bo oszukali mnie, to właśnie ten element komunizmu. I ten element komunizmu, że oszukali mnie z tego. Ja mam zapytanie. Bardzo proszę. Czy przed wojną rządy Piłsudskiego wiedziały, co się dzieje na, tam, w Tarnopolskim o rodzącej się, frakcji faszystowskiej? Mówię, wcześniej wiedzieli. Czy przed wojną rząd polski wiedział o tym? Czy są jakieś dokumenty w tym temacie? Tak, oczywiście, przed wojną tak. W momencie, kiedy Piłsudski doszedł do władzy, to już wtedy trwał terror, ale to jeszcze nie była ta fala mocy, bo fala mocy zaczęła w 1943 roku. No wiem, ale wspomniał pan, że od 29 roku... Ale od 29 roku stanu rozpoczął się. W związku z tym oczywiście Piłsudski stworzył formację Straż Graniczna, czy jakoś coś takiego, i oni dopiero powoli zaczęli panować na tą sytuację. Tak to wygląda. Tak. Już trochę uciszyli jak gdyby, ale dalej jeszcze to, ale nie na taką skalę. To był, wie pan, podpalanie dworku, podpalanie szkół, morderstwo indywidualne, na nas szeroką skalę wtedy jeszcze nie było.